Halo, halo. Jesteśmy chyba na Facebooku i na Instagramie już. Zaraz jeszcze sprawdzę połączenie. Czekam na Was. O kurczę. Dobra, słuchajcie, łączymy się na Instagramie, ale na Facebooku potrzebuję jeszcze chwilkę, żeby się z Wami połączyć. Także słuchajcie, potrzebuję sekundki, bo coś się nam wydarzyło na Facebooku, ale na Instagramie jesteśmy, także dajcie mi chwilkę i już z Wami jestem. Wy w tym czasie możecie pomyśleć o swojej intencji na dzisiaj, na dzisiejsze nasze spotkanie, na dzisiejszą pełnię, na naszą medytację. A ja w tym czasie będę rozwiązywała małe problemy z Facebookiem. Zobaczymy, o co tutaj chodzi. Jak się czujecie? Dajcie znać. Cieszę się, że jesteście. Super Was tutaj widzieć. O nie. Napiszcie jednym słowem. Łącząc się, dajcie sobie chwilkę na to, żeby wsłuchać się w głos serducha, połączyć ze swoim ciałem, z tym, jak się dzisiaj czujecie, i dajcie znać w komentarzu. A ja tutaj poogarniam Facebooka, który się zbuntował. Hej, długo mnie nie było, u mnie źle. To o tym, że źle, też będziemy sobie dzisiaj mówić. Porozmawiamy sobie dzisiaj o takiej jednej sztuczce ego, która nas wybija z tego głosu miłości i sprawia, że nie czujemy się spokojne. A ja robię jeszcze jedno podejście do Facebooka. Czuję spokój, zagubiona, rozczarowana. Co tam jeszcze? Pamiętajcie, że wszystko jest ok, tak? Że nie musimy czuć się super ekstra, zawsze być szczęśliwe, mega i tak dalej, i tak dalej. Dajemy sobie tutaj przestrzeń na to, żeby pozwolić sobie czuć to, co mamy czuć. Dobra, słuchajcie, ja potrzebuję sekundki, żeby napisać tylko post na Facebooku, że niestety, ale Facebook nie umożliwia mi poprowadzenia dzisiaj live'a na Facebooku, także będziemy tylko na Instagramie. Rozentuzjazmowana, oszukana, ciężki tydzień. Miło Cię widzieć, już nie mogę się doczekać ścieżki intuicji, tak? Zaraz Wam będę wszystko mówiła o ścieżce. Także słuchajcie, sekundka tylko. Czekam na Wasze komentarze w tym czasie, dobra? A ja piszę dziewczynom z grupy na Facebooku, że przenosimy po prostu się całkowicie na Instagram dzisiaj. Okej, piszcie w komentarzach. Ja zaraz z Wami jestem. Już z Wami jestem, Facebook ogarnięty, znaczy ogarnięty. Informacja poszła, że widzimy się dzisiaj tylko tutaj. Szkoda, mam nadzieję, że wszyscy będą mogli do nas dołączyć. Okej, dobra, już patrzę na Wasze komentarze. Przytłoczona, ale do końca nie wiem czym, i spadek odporności. Okej.
Ja przez ostatnie kilka dni nie czułam się za dobrze, może jesienny spadek formy, ale dzisiaj już o wiele lepiej. Okej, super. Bardzo ciężki tydzień, przemęczona, spięta, ja podekscytowana, bo idą zmiany, to znaczy one już się dzieją. Super. Okej, dobra. No więc zobaczcie, mamy jak zawsze pełne rozłożenie różnych emocji, tak? Czyli od tych takich mniej przyjemnych, ale nie nazywajmy ich też negatywnymi, bo dajemy sobie przestrzeń na to, żeby poczuć to wszystko, co do nas przychodzi, tak? To zawsze do nas przychodzi z jakąś informacją, więc zachęcam Was do tego, żeby spojrzeć na każdą emocję, na wszystko, co się u Was pojawia, z tą miłością do siebie, tak? Bo tak naprawdę te najtrudniejsze momenty w naszym życiu też nam pokazują to i uczą nas tego właśnie, tej miłości do siebie, tej akceptacji tego, czy potrafimy też być ze sobą i być dla siebie dobre w tych trudniejszych momentach naszego życia. Podekscytowana na nowe, ale też towarzyszy niepokój w związku ze zmianami. Okej, piszecie, że się tnie. Dajcie znać, czy na Instagramie jest okej, czy dobrze mnie słyszycie, czy coś się zacina. Dużo zmian, więc trochę ekscytacji, trochę strach i przytłoczenie ilością rzeczy do zrobienia. Och, tak, jak ja to dobrze znam. Słuchajcie, drugi raz już wyszło. Dobra, zanim powiem to, co mam powiedzieć, napiszcie mi proszę, czy jest ok, czy mnie dobrze słyszycie. Czy mam na szyi nowy kryształ? Nowy, nie nowy, dostałam od tej samej osoby, która robiła mi moją malę, także Crystals Passion. Zawsze oznaczam, także teraz taka mini wersja mojego kryształu. Jest okej, dobra, super, dziękuję Wam pięknie. Także komuś się tnie, to klasycznie wyłącz, włącz i powinno być okej. Dobra, już jest okej, dobra, czyli coś tam się podziało. Wiecie, dzisiaj mamy pełnię, więc no, różne energie tutaj są i akceptujemy to, co się dzieje, problemy techniczne z Facebookiem i tak dalej. Dwie rzeczy, którymi na pewno chcę się z Wami podzielić. Jedna, która do mnie przyszła przed live'em, pytając się o to, co mam Wam dzisiaj powiedzieć, więc wierzę, że to jest coś, co większość z nas ma dzisiaj usłyszeć. Natomiast druga rzecz to jest właśnie ten strach przed zmianą, o której tutaj kilka osób napisało. I słuchajcie, to jest normalne, że to się pojawia, dlatego że znowuż głos, ego, nasz umysł jest zaprojektowany w taki sposób, żeby nas trzymać w tym, co wygodne, tak? W tym, co znane, w tym, co komfortowe, więc naturalne jest to, że po prostu ten strach będzie się pojawiał. Natomiast słuchajcie, ostatnio miałam kilka takich fajnych rozmów. Jedna z tych rozmów była między innymi z Kasią, z którą wywiad będzie w przyszłym tygodniu, w czwartek, na podcaście. I ja po prostu nie mogę się doczekać oczywiście, żeby ten wywiad Wam opublikować. I my rozmawiałyśmy z Kasią o jej decyzji, kiedy poczuła, że odchodzi z korporacji i zaczyna robić to, co czuje, nie mając tak naprawdę jakiegoś wielkiego planu, tylko po prostu już poczuła, że jej ciało i intuicja tak krzyczały i mówiły, że to nie jest to miejsce, w którym masz być, że po prostu poczuła, że taką decyzję ma podjąć. I to, co ona fajnie powiedziała, że zamiast skupiać się na tym, co stare, na tym strachu przed nieznanym, to ona przekształciła to w ciekawość na to, co jeszcze przed nią. Tak? Czyli ta zmiana pracy, to odejście z pracy, nie mając planu, totalne zaufanie do wszechświata, przekształciła właśnie w tą ekscytację do tego, że podjęcie tej decyzji robi dla niej przestrzeń do tego, żeby ekscytować się tymi nowymi zmianami, które przyjdą, nowymi sytuacjami, możliwościami. Więc bez względu na to, co dzieje się teraz w Waszym życiu, a pewnie dzieją się zmiany, bo to jest taki rok i gdzieś tam do końca roku to będzie jeszcze bardziej intensywne, spójrzmy na to z innej perspektywy, bo tak naprawdę, zobaczcie, nic się nie zmienia wokół nas, ale w momencie, kiedy zaczynamy patrzeć na rzeczy inaczej, te rzeczy też się zaczynają zmieniać, bo my też tworzymy z poziomu obserwatora, tak? Czyli to jest
też z fizyki kwantowej. Cześć, kochana. Jakby badania, które pokazują, że my tworzymy poprzez sam akt obserwacji. Więc jeśli my będziemy obserwować i podchodzić do rzeczy z takiej intencji tego, że spodziewamy się tych cudów, tak, że czujemy tą ekscytację i radość ze względu na to, co nieznane. Tak, niech to nieznane nas ekscytuje, ciekawi, a nie przeraża. I ja wiem, że to nie jest łatwe, bo sama przechodzę przez wiele zmian, sama jestem w wielu obszarach w swoim życiu, w których stoję totalnie przed nieznanym. Jednym z takich momentów jest decyzja o tym, czy będziemy wydawały dziennik intuicji na święta dla Was, albo jeszcze przed świętami. I słuchajcie, jest to dla mnie jedna na przykład wielka nieznana, mnóstwo ryzyka, które mam ponieść. I z jednej strony mogę po prostu być w tym strachu przed nieznanym, przed tym, że jest to kolejny projekt, który czuję z głębi serca, ale też pojawia się wiele obaw, a z drugiej strony mogę to przekształcić na tą ekscytację i ciekawość przed tym, co działanie w tym kierunku mi przyniesie. I my możemy to przekształcić na odnieść do każdego obszaru w naszym życiu. Więc jakby jedynym stałym w naszym życiu jest zmiana, więc jeśli my będziemy podekscytowane tą zmianą, zamiast czuć strach, to nasze życie może się naprawdę niesamowicie zmienić. Może wydarzyć się wszystko, ale czad. Tak, na prezent na święta. Taki jest plan. Dziennik na święta. Dokładnie. A co jeśli to, co przychodzi nowe, jest gorsze i trudniejsze od tego, co stare? I już Wam mówię. Witam. Całkiem zapomniałam o dzisiejszym spotkaniu, ale cudownie w takim razie, że do nas trafiłaś. I teraz to, co pyta Basia, to jest też to właśnie, czym chciałam się dzisiaj z Wami podzielić, bo jakby takie przesłanie, z którym często też do Was przychodzę, ale dzisiaj jakoś tak głębiej poczułam, żebyście teraz tak wzięły głęboki wdech i wydech i poczuły, jak z tym wydechem przychodzi Wam takie poczucie, że jesteście dokładnie w miejscu, w którym powinnyście być. Ale poczujcie to dzisiaj tak głębiej, dobra? Że to, przez co teraz przechodzimy, bez względu na to, czy to jest najtrudniejsza sytuacja w naszym życiu, jaka nam się trafiła, w jakiej byłyśmy do tej pory w swoim życiu, czy to jest moment ekscytacji, radości, czy to jest jakieś wyzwanie, czy to jest jakaś decyzja, przed którą stoimy, cokolwiek to jest, to poczujcie z każdym kolejnym oddechem, że to jest dokładnie miejsce, w którym powinnyście być. Tak samo jeśli chodzi o Wasz rozwój. Czekajcie, ktoś do mnie dzwonił na Instagramie. Czy Wy mnie już słyszycie? Dzisiaj po prostu, słuchajcie, mnóstwo dziwnych rzeczy się dzieje podczas naszego live'a. No ale przynajmniej mamy rozrywkę. Czy Wy mnie słyszycie? Czy jest okej? Okay? Tak? Dobra. Ktoś, nie dzwońcie do mnie, jak prowadzę live'a. Proszę Was. Możecie zadawać pytania w komentarzu, ale nie dzwońcie. Super. Więc wybijając się z tego flow, które miałam, czyli poczujmy dzisiaj właśnie to, że jesteśmy w tym miejscu, w którym powinnyśmy być. Dlatego, że często mamy też takie poczucie, że my już powinniśmy mieć wszystko przepracowane, nie? Że jesteśmy, jakby każda z osób, która tutaj jest, wierzę w tej społeczności, pojawia się na live'ach, bierze udział w moich szkoleniach, warsztatach, no to są to osoby, które są w procesie zmiany, tak? Każda z Was, gdzieś jej dusza podjęła decyzję o tym, że po prostu w tej zmianie jest, w tym rozwoju. I często mamy tak, że wiecie, porównujemy się z innymi, patrzymy sobie, o Boże, ta osoba już tyle przepracowała, nie? Albo ja już powinnam, wiecie, mieć już wszystko przepracowane, żadnych negatywnych przekonań. Nie wiem, pracujemy z jakimś tematem, na przykład miłości do siebie i wydaje nam się, że to już jest przepracowane. I nagle wszechświat po prostu pokazuje nam coś, co mówi nam, zajrzyj głębiej, nie? Że ten temat jeszcze nie jest do końca przepracowany.
I to, słuchajcie, to jest normalne. To nie jest tak, że coś z nami jest nie tak. Więc dzisiaj przychodzę wam do was z takim przypomnieniem, że to jest całkowicie normalne i że miejsce, w którym jesteście teraz, jest dokładnie miejscem, w którym powinnyście być. Dlatego, że wszechświat przychodzi do nas z lekcjami, których jakby nasza dusza potrzebuje, żeby je przejść, żeby się w tym życiu rozwinąć. I to, że my jesteśmy tutaj na świecie, to znaczy, że jeszcze nie jesteśmy oświeceni, tylko że mamy coś do przepracowania. I my jakby przychodząc na ten świat, wybierając, kiedy nasza dusza wybiera to, że pojawi się na tym świecie, ona też jakby wybiera, trochę kontraktuje sobie takie doświadczenia, przez które przejdzie. Czasem mamy pewne kontrakty z osobami, które spotykamy na swojej drodze, z jakimiś doświadczeniami. I ważna jest akceptacja do tego wszystkiego, że to właśnie tak ma być na tą chwilę. Ale też jakby nie bycie takim biernym, tylko wzięcie odpowiedzialności za to swoje życie, tak? Czyli nie stawianie się z poziomu tej ofiary, zaufanie, akceptacja, że jestem w miejscu, w którym mam być, przechodzę przez doświadczenia, które mają mi pomóc, które mają mi pokazać pewne lekcje, schematy, wzorce do uzdrowienia. Natomiast nie musimy w tym tkwić cały czas, możemy z tego poziomu tą decyzję podjąć, ale bez tej frustracji, że powinna być w innym miejscu. I to wiąże się też z tą kontrolą, którą mamy, tak? I dzisiaj, słuchajcie, jest nowy odcinek podcastu o tym odpuszczaniu kontroli, czyli jak odpuszczać kontrolę, zaufać sobie, zaufać w to, że wszechświat nas wspiera. I z odpuszczaniem kontroli i tym zaufaniem będziemy pracować sobie na ścieżce intuicji przez cały październik. Także nowe materiały będą w przyszłym tygodniu dla osób, które już są zapisane na ścieżkę intuicji. Więc jeśli jeszcze się nie zapisałyście, a czujecie, że takie przypomnienia odnośnie tego, że jesteście we właściwym miejscu i narzędzia, które pomogą wam w tym, żeby tą kontrolę odpuścić, żeby naprawdę działać z poziomu zaufania, co nie jest łatwe. Nie jest łatwe. Ja się tego cały czas uczę. I słuchajcie, medytację, którą nagrałam w tamtym tygodniu dla was, dla osób, które będą zapisane, czy są zapisane na ścieżkę intuicji, ja po prostu wiem, że to będzie medytacja, z którą ja sama będę medytowała, bo to nie jest tak, że my sobie popracujemy nad odpuszczeniem kontroli raz, dwa razy i to już będzie, wiecie, flow po prostu przez całe życie. Nie, bo nasze ego cały czas nam tam, wiecie, te głosy różne do nas przychodzą. Dlatego ważne jest to, żeby mieć narzędzia i wiedzieć, jak z tym pracować, kiedy to do nas przychodzi. Więc narzędzia, które ja wam daję na ścieżce intuicji, są tak naprawdę narzędziami na całe wasze życie. Że wy będziecie miały już te materiały, będziecie wiedziały, nie wiem, jak za 5 lat poczujecie, że po prostu, nie wiem, ego bierze taką nad wami górę, że wszystko chcecie kontrolować, planować, nie ma tego przepływu, to będziecie miały materiały, do których możecie wrócić. Czy biorąc pod uwagę inne tematy, które są też na ścieżce intuicji, czyli praca z obfitością finansową, czy wiarą w siebie, to są wszystko narzędzia, które są po prostu dla was, z których wy możecie korzystać nie tylko w danym miesiącu, ale też jakby doraźnie, tak? Czyli to będzie taka, słuchajcie, jakby recepta. Pamiętam, że kiedyś znajoma do mnie napisała na Instagramie i zapytała się, co ma zrobić, bo czuje się tak, tak, tak i tak. I się śmiałam, że jak lekarz, nie? Recepta. 2 razy dziennie medytacja, taka i taka intencja, taka i taka afirmacja. Daj znać za tydzień, jak się czujesz, nie? I tak trochę z tą ścieżką intuicji jest, że w momencie, nie wiem, brakuje mi wiary w siebie, to sobie klikam wiara w siebie i tam po prostu mam listę rzeczy, które mam zrobić, tak? Jakie intencje, jakie modlitwy. Jest podcast, w którym ja was wspieram, mówiąc wam w tym temacie. Jak można zakupić dostęp na kolejne 3 miesiące? A czy Iwono, ty jesteś już na ścieżce intuicji? Jeśli jesteś, to my wysyłałyśmy do was maila z takim, czyli osoby, które są zapisane na ścieżce, mogą skorzystać jakby z innej strony zapisów niż osoby, które zapisują się pierwszy raz na ścieżkę intuicji. Także sprawdzajcie swoje maile. Ja w mailach do was poniedziałkowych był też link z możliwością przedłużenia
Także w mailu wszystko będzie. Jeszcze w takim razie udostępnimy na grupie na Facebooku. Zobaczymy, czy będziemy miały taką możliwość. Jeśli byś Iwono nie znalazła, to napisz nam na maila sklep@kamilasurma.com. Natomiast jeszcze będziemy przed zamknięciem zapisów na pewno wysyłały. Czy medytację ze ścieżki intuicji można ściągnąć? Tak, można ściągnąć. Jak najbardziej, więc po zapisie na ścieżkę intuicji dostajecie dostęp do platformy, więc z tej platformy się fajnie, intuicyjnie korzysta, także wszystko jest jasne, przejrzyste, możecie te materiały pobierać. Wracam do Waszych komentarzy, nie oceniajmy się wzajemnie, nie porównujmy, każdy jest w odpowiednim miejscu. Dokładnie, pięknie, Klaudia. Właśnie słuchałam Twojego nowego podcastu, cudna jesteś, muszę wejść z Tobą na ścieżkę intuicji, pięknie, cieszę się ogromnie, słuchajcie. No, projekt ścieżki intuicji jest czymś, co przyszło do mnie, słuchajcie, tak naprawdę wtedy, kiedy dziennik intuicji, nad którym teraz będę pracowała, natomiast to są takie dwa duże projekty z poziomu serca, które czuję, że są takimi narzędziami właśnie dla Was, dlatego że ja nawet jak pracuję na sesjach indywidualnych, to zawsze mówię, że moją intencją nie jest to, żeby uzależniać Was od pracy ze mną, tylko żeby dać Wam takie poczucie, że wszystkie odpowiedzi i tak są w Was. I moją misją czuję, że jest pomóc Wam i dać Wam narzędzia, które umożliwią Wam łączenie się z Waszym wewnętrznym głosem, tak żebyście Wy były dla siebie najlepszymi terapeutami i nauczycielami w każdej sytuacji. Tak? Czyli jak dzieje się coś trudnego, to pierwsze co myślimy, to, żeby pomóc samej sobie. Tak? Że nie musimy od razu szukać telefonu do kogoś, tak? I wiecie, biegać gdzieś dookoła. Oczywiście czasem ta pomoc jest potrzebna i jakby to też jest ważne. Natomiast moją intencją czuję, że teraz szczególnie, kiedy jakby to wszystko się dzieje, to jest ten fundament, tak? To zaufanie do siebie, to żeby mieć te narzędzia. I to są narzędzia, z którymi ja pracowałam, które przychodziły do mnie intuicyjnie. To są rzeczy, które ja zaczęłam gdzieś intuicyjnie łączyć w różnych obszarach swojego życia. Potem tą metodę zaczęłam wprowadzać z osobami, z którymi pracowałam na warsztatach czy na sesjach. I teraz tym wszystkim dzielę się z Wami na ścieżce intuicji. I są to nadal narzędzia, z którymi ja pracuję na co dzień. I wierzę, że dzięki temu moje życie zmieniło się o 180 stopni i nadal to wszystko, co się dzieje w moim życiu, jest odpowiedzią na te wszystkie narzędzia, z którymi ja pracuję, czyli połączenie właśnie intencji, afirmacji, modlitw, medytacji i intuicyjnego pisania w dzienniku, które daje nam dostęp do tego, żeby poznać te odpowiedzi. Bo tam, słuchajcie, tu jest taki skarb. Tu jest wszystko. Wszystko, co my potrzebujemy, czego często szukamy na zewnątrz, my już mamy. Tu jak teraz siedzimy, jak Wy tego słuchacie, jak ja teraz to mówię, w każdej z nas już to jest. Tylko że nikt nas w szkole nie uczył tego, nie było niestety takiego przedmiotu jak intuicja, jak po prostu się z tym łączyć. I jakby dla naszej duszy ten głos jest czymś totalnie naturalnym, tak? Czymś, co jakby... Wiecie, to jest tak, że my nie uczymy się tak naprawdę niczego nowego, tylko my przypominamy sobie to, co już wiemy, to, z czym my tu przyszliśmy, tak? Że jakby moją intencją jest też to, żeby każdy z nas przypomniał sobie, kim naprawdę jest, że nie jest tylko tym ciałem, tylko że jest po prostu nieśmiertelną, nieskończoną duszą, która po prostu wybrała, że chce być w tym życiu, w takim ciele, przeżyć takie doświadczenia, nauczyć się takich lekcji i jakby to prowadzenie, które my otrzymujemy w tym życiu, ono jest w nas. Tylko my po prostu musimy wiedzieć, jak się z tym łączyć i ja właśnie w tym chcę Wam pomóc, więc to wszystko na ścieżce intuicji otrzymacie. Także na ścieżkę intuicji możecie zapisać się jeszcze do najbliższego wtorku, czyli do 6 października i to będzie już ostatnia możliwość zapisania się na ścieżkę w tym roku. Jeśli nie byłyście na ścieżce i po prostu chcecie zobaczyć sobie, jak to działa, możecie zapisać się na 1 miesiąc i jak zapiszecie się na 1 miesiąc, będziecie miały możliwość później przedłużenia pobytu na ścieżce na kolejne 2 albo 5 miesięcy. Natomiast osoby, które się teraz nie zapiszą nawet na miesiąc, już dopiero będą miały możliwość najprawdopodobniej w styczniu 2021 roku na dołączenie do ścieżki.
Polecam, jest super, super. Ja tak odwlekałam, teraz zaś jutro mam operację, ale tak jak wrócę do domu i będą kolejne zapisy, to wchodzę w to pięknie. Im więcej medytuję, zgłębiam się w siebie, tym bardziej jestem zagubiona. To jest ciekawe, za chwilkę Wam też o tym opowiem. Bo poznajesz siebie głębiej, dokładniej i zaczynasz szukać siebie. Kiedy rusza ścieżka intuicji? Ścieżka intuicji, ona jakby cały czas trwa, dlatego że ścieżka intuicji trwa już od marca czy kwietnia, więc jakby zapisując się na ścieżkę intuicji, otrzymujecie od razu materiały, które są tam z ostatnich 6 miesięcy, z których już możecie korzystać. Natomiast nowe materiały dostaniecie w przyszły poniedziałek, czyli zawsze otwieramy nowe materiały w poniedziałek, czyli 5 października. Temat odpuszczania kontroli będziemy przepracowywały do końca października. Także im szybciej zapiszecie się na ścieżkę intuicji, tym szybciej dostaniecie dostęp do tematów pracy z miłością do siebie, wiarą w siebie, obfitością finansową. Pewnie się przyda na koniec roku przed świętami. Co tam jeszcze mamy? Zaufanie intuicji, odzyskanie wewnętrznego spokoju. Tak, to są wszystko tematy. I ostatni temat z września, czyli kreacja swojej rzeczywistości, manifestacja marzeń. Więc po tych tematach już możecie sobie szperać, medytować z tym, wybierać to, co wy czujecie. Nie musicie przechodzić przez wszystko po kolei, tylko z tym po prostu działajcie sobie intuicyjnie. To super, w takim razie dzieje się zmiana, to najlepszy dowód. Dokładnie. Wiecie, to, że my medytujemy, to nie jest tak, że my medytujemy i od razu będzie szczęście, radość, miłość. Dlatego, że medytacja pomaga nam zmierzyć się ze swoim cieniem, zobaczyć swój strach, zobaczyć to takie, powiedziałabym, trochę bagienko, od którego uciekamy na przykład całe swoje życie. I wiecie, to jest tak, że my nie zmienimy tego, nie zmierzając się z tym. Jest takie słowo? Nie mierząc się z tym. Dlatego, że no my musimy w to wejść, to zobaczyć, zauważyć i z tego poziomu to uzdrowić. Polecam ścieżkę, super. Tak, ja wracam do poprzednich miesięcy, zależy co mnie boli. Super, pięknie, cieszę się bardzo. Nie wiem, czy słuchałyście podcastu z wtorku z 4 historiami kobiet, które między innymi przeszły przez ścieżkę intuicji, przechodzą, czy przez inne warsztaty. I jedna z osób po prostu cudownie to nazwała, ja bym tego lepiej nie wymyśliła. Powiedziała, że wykupienie dostępu do ścieżki z intuicji jest jak wykupienie sobie wirtualnej przyjaciółki. Także jak chcecie, żebym była Waszą wirtualną przyjaciółką, to dostęp do ścieżki intuicji podobno jest właśnie takim rozwiązaniem. Ja bym chciała wszystko na raz zrobić. No wiem, tak, dużo tam jest tego, ale pamiętajcie, żeby też nie czuć przytłoczenia tym, tylko na spokojnie, niech to Wam płynie. Najmądrzejsze, co w życiu powiedziałam. O, jest z nami Milena, która to powiedziała. Ja się zapisałam parę dni temu, nie mogę znaleźć materiałów. Kasiu, to napisz proszę do nas na maila. Dziewczyny z mojego zespołu Cię pokierują. Tam dostajecie mail, dostaniecie dane do platformy. Jak zalogujecie się do platformy, jest moduł Zacznij tutaj. Tam dostajecie też filmik z tym, jak określić taką swoją wizję życia, afirmację wizji życia. I na platformie mam tylko... Tutaj chyba nie ma pełnej wypowiedzi. Dobra, więc tak, więc jak są jakiekolwiek problemy, to po prostu dawajcie znać, piszcie na sklep@kamilasurma.com i tam dziewczyny Was pokierują. Jeśli macie jakikolwiek problem z logowaniem, czy czegoś nie widać, czasem niestety no, te kwestie techniczne są poza nami, natomiast robimy wszystko, żeby jak najbardziej sprawnie to dla Was funkcjonowało. Tak, jest osobna grupa też na ścieżkę intuicji, tam codziennie są afirmacje z danym miesiącem, są posty, które będą Was też wspierały i inspirowały na co dzień. Także grupę do ścieżki intuicji, dodajemy tam osoby, które zapisały się, wykupiły dostęp do ścieżki. Że jak macie jeszcze jakieś pytanka,
Odnośnie samej ścieżki to możecie pisać. No i osoby, które są zapisane na ścieżkę intuicji, zawsze raz w miesiącu spotykamy się na Zoomie i wtedy też jest takie spotkanie na Zoomie, warsztat prowadzę już w ramach tej ścieżki intuicji właśnie z danego tematu, gdzie przepracowujemy sobie jeszcze, ja dzielę się też z Wami innymi jeszcze technikami, narzędziami, ale to jest też miejsce, miejsce dla Was, gdzie możecie zadać pytania, które pojawiły się w trakcie Waszego rozwoju, pracy z tymi materiałami. Tak, odzywajcie się mailowo. Ja już dziewczynom przekazuję tutaj informacje. Kamila, jesteś cudowna i dziękuję, że jesteś. Jestem na ścieżce i moje życie się zmienia, a ja jestem spokojniejsza, jestem wdzięczna. Cudownie, cudownie to słyszeć, słuchajcie. Niesamowicie się cieszę. Nie mogę ściągnąć materiałów. Słuchajcie, czasami to jest kwestia, no i to jak nie macie na grupie, Iwona, to już się możesz dodawać. Czytajcie, słuchajcie, to o co Was prosimy, czytajcie maile ze zrozumieniem, dobra? Bo często jest tak, że my piszemy do Was, nie mówię, że do wszystkich, ale powielamy 3 razy treść maila, a tak naprawdę wszystko jest już w pierwszym mailu. Nie, więc sprawdzajcie też spam, dlatego że niestety czasem nawet po zalogowaniu, ja też niestety czasem jak ktoś wykupuje dostęp do jakiegoś kursu, to po prostu w spamie mam dostęp do tego kursu, nie? I jakby to nie jest niczyja wina, tak działają systemy, więc jakby też Was na to uczulam, że jeśli coś do Was nie przychodzi, jakieś potwierdzenie, czy z naszego warsztatu i tak dalej, to po prostu sprawdzajcie też spam. Ścieżka intuicji się nazywa. Także my tam po weryfikacji osób zgodnie z listą akceptujemy. Także jeśli, wiecie, to też nie trwa 5 minut, dlatego że potrzebujemy po prostu zweryfikować, czy są to osoby, które przedłużały dostęp do ścieżki. Także możecie dać nam tam z jeden dzień, żeby po prostu to zweryfikować, bo to nie dzieje się też z automatu. Także tak, piszcie spokojnie na maila, dziewczyny Wam odpiszą. O, proszę, mamy Karolinę z Teamu Hair Island, melduje się, mail do sklepu, dawać znać, jak cokolwiek Wam nie działa. Super, dziękuję pięknie. Widzicie, także zaraz wszystkie problemy będą rozwiązane. No dobrze, słuchajcie, przejdziemy sobie do medytacji. Jeśli są jeszcze jakieś pytanka odnośnie ścieżki, to oczywiście dawajcie znać. Czy Karolina, mogłabym Cię jeszcze poprosić, jeśli jeszcze z nami jesteś, o podanie strony do zapisów na ścieżkę? Może możemy to jakoś tutaj podpiąć, tak żeby od razu było łatwiej przekierować. Dobra, także słuchajcie, jak jakieś pytanka się jeszcze pojawią, to sobie o tym, to Wam odpowiem. Także śmiało piszcie. Natomiast teraz też przejdziemy sobie do medytacji. I dzisiaj mamy pełnię, więc cały chaos, który gdzieś tam też może w nas być, pamiętajcie, że on teraz może, możemy go odczuwać jeszcze bardziej intensywnie, więc podejdźcie znowu do tego z miłością, ale też zaobserwujcie te emocje, które się w Was pojawiają, dobra? O, dziękuję pięknie. Także tutaj macie też link do ścieżki, tam są też wszystkie informacje. Także w tej medytacji będziemy chciały sobie właśnie też poobserwować swoje ciało, to co ono do nas mówi, to co mówi głos naszego serca. Poobserwujemy sobie też to może w jakich momentach, w jakich obszarach swojego życia, nie do końca wyznaczamy swoje granice, gdzie czujemy, że chciałbyśmy się jeszcze bardziej wyrazić, jeszcze bardziej żyć w zgodzie ze sobą. Także z taką intencją też będziemy sobie pracować. I zachęcam Was do tego, żeby sobie po medytacji dzisiaj wieczorem popisać w dzienniku, jeszcze nie dzienniku intuicji Hair Island, ale to już niedługo, słuchajcie. niedługo będziemy miały wszystkie dzienniki. Natomiast dajcie sobie taki czas, przestrzeń na to, żeby nie zdążymy sobie zrobić tego na live, ale żeby sobie właśnie chwilę w tym dzienniku popisać, pozadawać pytania, może które do Was poprzychodzą, albo po prostu opisać to, jak się czujecie. Wiecie, taki czas dla siebie. Czy to znaczy, że jutro będzie lepiej? Powinno być. Powinno być, ale pamiętajcie, że też jakby akceptacja, tak? Tego, co jest. Odnośnie tego czucia się źle, zawsze mi przychodzi
taki, nie wiem, cytat czy refleksja, nie wiem jak to powiedzieć, Gabby Bernstein, czyli że pierwszą rzeczą, którą możemy zrobić, kiedy czujemy się źle, to podjąć decyzję o tym, że chcemy czuć się dobrze. Nie, że czasem wygodniej jest nam tkwić w tym, że czujemy się źle, więc sobie tak w tym tkwimy. Więc pierwsza rzecz to jest w ogóle podjęcie decyzji o tym, takiej, wiecie, z serca i takiego poczucia rzeczywiście w ciele, że chce się czuć dobrze. Nie? Więc to też może być to, takie świadome podjęcie tej decyzji. Okej, okay. No dobra, czy jesteście gotowe na medytację? W takim razie dajcie palemkę, jak mamy gotowość, jak możemy sobie zaczynać. I zrobimy sobie taką medytację, żeby nam jeszcze starczyło czasu, żeby zrobić przesłania z kart na pełnię dzisiaj. Zamiast tego pragnę widzieć miłość. Dokładnie, dokładnie tak. To jest też taka lekcja z kursu cudów, która oj, ratuje wiele relacji, wiele sytuacji. Okej, okay, dobra, mamy palemki, cudownie. To usiądźcie sobie tak, żeby było Wam wygodnie, z miarę wyprostowanymi plecami, kolana, czy dłonie, ręce możecie położyć na kolanach lub udach. I zamknijcie oczy. I przenieście uważność na swój oddech. Zaobserwujcie to, jak płynie, jaki dzisiaj jest Wasz oddech, bez potrzeby zmiany czy kontroli. Po prostu go zaobserwujcie. I powoli zacznijcie wydłużać i uspokajać swój oddech z każdym kolejnym oddechem. I weźcie teraz głęboki wdech przez nos i wydech przez usta i poczujcie, jak z wydechem uziemiacie się, jak ten oddech wysyłacie do Waszych bioder, do Waszych nóg, stóp. I poczujcie, jak z każdym kolejnym wydechem pogłębia się Wasze poczucie, że jesteście dokładnie w miejscu, w którym powinnyście być. Głęboki wdech przez nos. I wydech przez usta. Poczujcie, jak z wydechem uwalnia się całe napięcie, być może frustracja związana z tym głosem ego, który porównuje, który mówi, że mamy robić coś innego, być gdzieś indziej, który skupia się na tym, co muszę, co powinnam. Poczujcie, jak to z wydechem uwalnia się z Waszej głowy, z Waszej przestrzeni, z Waszej aury, z Waszej energii. I jeszcze raz głęboki wdech przez nos i wydech przez usta. I wróćcie do swojego naturalnego oddechu przez nos. I z kolejnym wydechem poczujcie, jak rozluźniają się mięśnie Waszej twarzy, jakakolwiek mimika, jakiekolwiek napięcia. Rozluźnijcie swoje czoło, powieki, policzki. Rozluźnijcie szczękę. Tam często odkładamy dużo złości, kontroli.
Rozluźnijcie szyję, barki, ramiona, przedramię i dłonie. Rozluźnijcie klatkę piersiową, plecy, brzuch, biodra, uda, kolana, łydki i stopy. I poczujcie, jak z kolejnym wydechem rozluźniacie jeszcze te miejsca, w których czujecie jakiekolwiek spięcie. Wyślijcie tam swój oddech. I przenieście teraz uważność do swojego wnętrza. Poczujcie swoje ciało. I przeskanujcie je teraz od samego czubka waszej głowy aż po same stopy. I intuicyjnie postarajcie się wyczuć, gdzie być może czujecie jakąś blokadę, jakąś emocję, być może emocję, którą tłumiłyście, być może pojawi się jakiś ucisk albo ból. Przeskanujcie swoje ciało, przenosząc uważność do każdego z tych miejsc i zaufajcie temu, co do was przychodzi. Być może pojawi się jakiś symbol, jakiś kolor, coś, co was nakieruje. Być może będzie to któraś z czakr. I kiedy zauważycie albo poczujecie takie miejsce w swoim ciele, przenieście tam swoją uważność. To może być też po prostu zauważenie emocji, które teraz do was przychodzą. Jeśli taka emocja przyszła, która jest mniej przyjemna dla was, przenieście do niej swoją uważność lub do miejsca, które pokazało wam się w trakcie skanowania swojego ciała. I z kolejnym oddechem kierujcie uważność do tego miejsca z taką intencją i z pytaniem, co ta emocja, albo co ten ból, czy co ten symbol, co ta blokada, w zależności od tego, jak wy to odczuwacie, chce mi powiedzieć, z jaką informacją to do mnie przychodzi. I pozwólcie sobie na to, żeby przez chwilę wsłuchać się w siebie, w swoje ciało. Bez oceny, bez kontroli. Czysta obserwacja i akceptacja tego, co jest, co przychodzi. I poczujcie teraz, jak z kolejnym wydechem zaczynacie przenosić tą energię czy tą emocję w dół waszego ciała i jak poprzez stopy oddajecie je do ziemi. Z każdym kolejnym wydechem uwalniacie kolejną część tej blokady, emocji.
tego, co zauważyłyście u siebie. I poczujcie, jak z wdechem wypełniacie się pięknym, białym, uzdrawiającym Was światłem, które trafia prosto do tego miejsca, uzdrawiając to miejsce, tworząc tam przestrzeń, przynosząc tam spokój, miłość, harmonię. I jak z wydechem uwalniacie jakąkolwiek pozostałość tej emocji, blokady poprzez swoje stopy. Z wdechem wypełniamy się piękną, uzdrawiającą energią białego światła i z wydechem uwalniamy to, co nam nie służy. A teraz wyobraźcie sobie, jak to światło zaczyna przechodzić przez czubek Waszej głowy. Piękne, mieniące się, niczym brokat, białe światło, które zaczyna obsypywać Wasze ciało pięknymi drobinkami białego światła, które wypełniają każdą najdrobniejszą cząsteczkę Waszego ciała, przynosząc jej miłość, harmonię, spokój. I wyobraźcie sobie, jak to światło przechodzi przez czubek Waszej głowy, wypełniając również wnętrze Waszego ciała drobinkami tego światła, tej energii, która pomaga Wam przypomnieć sobie, kim naprawdę jesteście, które pomaga Wam połączyć się z głosem Waszego serca, odzyskać wewnętrzny spokój, kolejny raz oddychając z ulgą, przypominając sobie, że jestem dokładnie w miejscu, w którym powinnam być. Połóżcie teraz obie dłonie na swoim sercu, na swojej klatce piersiowej i poczujcie, jak te drobinki światła, to ten strumień światła, który płynie z góry, ze źródła, wypełnia Wasze serce ciepłem, miłością, radością. I z kolejnym oddechem powtórzcie w myślach lub na głos, jeśli chcecie. Jestem dokładnie w miejscu, w którym powinnam być. Jestem dokładnie w miejscu, w którym powinnam być. I poczujcie, jak słowa tej afirmacji przywracają Was do poczucia wewnętrznego spokoju. Pomagają Wam połączyć się z głosem Waszej duszy, Waszego serca. Poczujcie, jak opada ten ciężar tych oczekiwań, tego, że powinnam więcej, że powinnam lepiej. Poczujcie, jak to odchodzi z Waszego ciała, z Waszej przestrzeni. Poczujcie teraz, co czas odpuścić ze swojego życia. Czy są to jakieś decyzje, jakieś obszary, jakieś relacje? Może są to jakieś emocje? Może są to jakieś słowa albo zdania, które do siebie powtarzamy? Jeśli nie wiecie, możecie zadać sobie pytanie, kierując je do serca,
co najwyższy czas odpuścić ze swojego życia. Zobaczcie, jakie odpowiedzi się pojawią. Naszą intencją będzie to, żeby odpuścić to w najlepszy, najłatwiejszy dla nas sposób. Weźcie głęboki wdech przez nos i z wydechem przez usta poczujcie, jak odpuszczacie to, co do Was przyszło. Czy może był to brak wiary w siebie, czy może jakieś konkretne zdanie, przekonanie, czy może kontrola. Może jakaś relacja, decyzja. Jeszcze raz, kolejny wdech przez nos i wydech przez usta. Poczujcie, jak z wydechem przez usta uwalniacie to ze swojej przestrzeni. I połóżcie teraz dłonie otwarte, skierowane ku górze, na Waszych kolanach albo udach. I poczujcie, jak z każdym kolejnym oddechem tworzycie więcej przestrzeni w swoim ciele, w swoim sercu, w swojej energii. I mając otwarte dłonie ku górze, powtarzajcie w myślach afirmacje, ale poczujcie ją mocno w sobie. Otwieram się na nowe możliwości. Lub otwieram się na cuda, które ma dla mnie wszechświat. Otwieram się na nowe możliwości. Otwieram się na cuda, które ma dla mnie wszechświat. I poczujcie tą niesamowitą energię płynącą do Was z każdej strony. Poczujcie tą energię, która przechodzi przez Wasze dłonie. Poczujcie, jak Wasze dłonie są symbolem otworzenia się na nowe, kreatywne rozwiązania z poziomu serca, nie z poziomu głowy. Jak są one symbolem otworzenia się na cuda, na możliwości, na to wszystko, co teraz płynie do Was z obfitością. Wszystkie możliwości, które tak naprawdę czekały na Was i na Waszą gotowość do otworzenia się na nie. Nie musicie teraz wiedzieć, co to jest. Najważniejsze jest to, że teraz dajemy sobie przestrzeń do tego, żeby się na to otworzyć. Weźcie głęboki wdech i z wdechem poczujcie, jak ta energia tych nowych możliwości, tych cudów, które ma Wszechświat, przenika do Waszego ciała. I poczujcie, jak z wydechem uwalniacie wdzięczność za to wszystko, co już do Was przyszło, już jest w Waszej przestrzeni i energii. Wdech. Poczujcie z wdechem tą energię nowych możliwości i z wydechem poczujcie wdzięczność za to, że to już tutaj jest. Bądźcie z tym przez chwilę, z tym uczuciem wdzięczności, spokoju, tego otworzenia się na cuda, na nowe możliwości. I kiedy będziecie gotowe, powoli otwórzcie oczy. I dajcie znać, jak się czujecie po medytacji, co odpuściłyście, co tam do Was poprzychodziło. I jak zawsze jednym słowem albo jednym zdaniem napiszcie, jak się czujecie. Błogo, pięknie. Jak tam jeszcze?
Odpuszczam zazdrość. Pięknie. Cudownie. Spłakałam się jak bóbr, ale odpuściłam smutek. Pięknie. Brak akceptacji. Bardzo spokojnie. Spokój. Ja już wiem, że jutrzejszy dzień będzie wspaniały. Łzy i deszcze. Ulga. Lekko. O, wiara. Pięknie. Dziwnie. A to ciekawe. Co to znaczy dziwnie? Lekko. U mnie popłynęły łzy szczęścia. Miałam wrażenie, jakbyś mówiła konkretnie do mnie. Boże, jaką radość czuję. Słuchajcie, wdzięczność. Ja po medytacji wiem, jaką decyzję podjąć i w jakim kierunku chcę iść. Niesamowicie. Ja bardziej upam, że odpowiedzi do mnie przyjdą w odpowiednim czasie, bez pośpiechu. Dokładnie. Trochę bardziej równowadze, choć trudna była dla mnie ta medytacja. A u mnie dziś blokada. Sandro, ja cały czas czuję, że ciebie to wszystko uczy tej akceptacji, odpuszczenia tej kontroli. No już wcześniej też tak było, nie? Że przyszła gdzieś tam ta blokada, a później przyszła odpowiedź, także zaufanie. Cudowna medytacja, poczułam duży spokój, że jestem w dobrym miejscu, pięknie. Oczyścić przestrzeń. Dużo pracy, bo duży dom. Pięknie. Ojej, cudownie. Słuchajcie, no cieszę się ogromnie, że dziękuję Wam w ogóle za Waszą energię, za to, że jesteście na żywo, że wracacie do tych naszych live'ów, bo no nie wiem, jak Wy czujecie, ale dla mnie to są zawsze takie magiczne spotkania i ta energia, która tutaj jest, dla mnie jest niesamowita, czymś wyjątkowym. Także czuję ogromną wdzięczność. Odpuszczam toksyczną relację, odpuszczam, że nie muszę wszystkiego wiedzieć. O tak, dokładnie, ja go chcę wiedzieć, nie? Jest niecierpliwe, chcę wiedzieć tu i teraz i w ogóle. No i też nie daję sobie takiej przestrzeni na to, żeby powiedzieć, że nie wiem, nie znam odpowiedzi. Super energia poprzez ręce, niesamowite ciepło. Wdzięczność, jestem tu, gdzie jestem. Pięknie. Słuchajcie, ja myślę, że na karty połączymy się na nowym live'ie, więc za chwilkę nas Instagram rozłączy. Więc karty zrobimy sobie na nowym live'ie, w sensie za sekundkę, tak jak Wam obiecałam, ale już z nowym nagraniem, żeby nam nie przerwało. Odpuszczam kontrolę. Ostatnio zmarła moja koleżanka i dużo o niej myślę. To wysyłamy bezwarunkową miłość. Jestem tu i teraz. Prawie lewitowałam, wzruszyłam się, odpuściłam oczekiwania na znak czy wskazówka w sprawach rozwoju zawodowego. Pięknie. Słuchajcie, to jest, wyobraźcie sobie, że to jest tylko jedna medytacja, a zobaczcie, jak wiele się u Was, znaczy zmieniło. No zmienił się na pewno Wasz jakiś tam stan, to o czym piszecie. Ile do Was przychodziło odpowiedzi, jakichś refleksji. I to jest tylko jedna medytacja. Wyobrażacie sobie, co może się zmienić po tygodniu, po miesiącu regularnej pracy z narzędziami, które dla Was przygotowuję. To może być miesiąc, to mogą być 2 miesiące, 3 miesiące. Dlatego tak osoby, które są na ścieżce, czy które pracują z intuicją, tak głęboko opowiadają o zmianie, która zachodzi. Dlatego, że jeśli jesteśmy w tym regularne, pracujemy z tym, wracamy do tego, to ta zmiana po prostu dzieje się w niesamowity sposób. Więc tym bardziej Was zachęcam, jeśli czujecie, że to Wam przynosi wartość i macie potrzebę tego, żeby tych materiałów też, czy narzędzi było więcej, albo one były po prostu w takim podany, łatwy sposób, ustrukturyzowany, też żebyście wiedziały, jak z tego korzystać, to wszystko znajdziecie na ścieżce intuicji. Wchodziłam w medytację z dużym entuzjazmem, a wyszłam zupełnie rozstrojona. Okej. Być może było tu jakieś oczekiwanie, w takim razie to bym sobie zauważyła. A druga rzecz to daj sobie intencję, żeby zobaczyć, z czego to rozstrojenie wynika i zachęcam Cię tutaj, żeby sobie wieczorkiem popisać jeszcze w dzienniku. Pamiętajcie, że dzisiaj jest pełnia, więc dajemy sobie przestrzeń na to, że się tam pojawia rozstrojenie, frustracja i różne rzeczy. Także ta emocja, która do Ciebie przyszła, ona chce Ci coś powiedzieć. Więc zobacz sobie, z jakim przesłaniem do Ciebie przychodzi.
I słuchajcie, jakby podkreślam to, że w rozwoju nie chodzi o to, żeby 100% cały czas czuć szczęście, spokój, miłość. Przez większość, tak, gdzieś tam do tego dążymy, natomiast żeby wiedzieć, czym jest szczęście, musimy wiedzieć, czym jest nieszczęście. Nie? Jakby ten dualizm pomaga nam doświadczyć też tego, co piękne, ale też, żeby doświadczyć tego, co piękne, często musimy doświadczyć tego, co jest dla nas ciężkie. Ale właśnie to piękno tkwi w tym dualizmie też, tak? Że możemy mieć te doświadczenia i później też bardziej doceniamy tak naprawdę te piękne chwile. Tak, dużo się zmienia na ścieżce. Pięknie, cieszę się bardzo. Słuchajcie, to zrobimy tak, że ja tego live'a zapiszę, rozłączę się teraz i dosłownie za sekundkę, jak on mi się pobierze, połączę się raz jeszcze i zrobimy sobie przesłania. Zobaczymy, z których kart poczuję w międzyczasie. Przesłania napełnię, także możecie sobie już w międzyczasie pomyśleć o Waszej intencji, Waszym pytaniu. I wskakujcie raz jeszcze na live'a, łączymy się i będziemy sobie losować karty. Tak, tak, no właśnie mówię, że będą karty, tylko na nowym live'ie. Dobra, to ja się rozłączam.